Tylko ta marchewka, co będzie między rządkami, to się ją wykopie. Spróbuj pomału przejechać, tylko nie opuszczaj może za ten, za nisko. Jak ja stanę, to już to daj na podnośnik trochę, żeby nie opuściło się. Ale tu trzeba, żebyś stał na środku, bo to będzie uszło tu. No ale ja nie wiem, czy tam to coś da w ogóle, ci powiem. Przerzuci się tą marchewkę tą ziemią, po pierwsze. Powygrzebuje się też. I co to za robota? Albo to zostawić tak jak jest teraz, albo wziąć to wszystko przesprężynować, zrobić na nowo rządki, na nowo wysiać. Stawać? Zaraz, może ona będzie szło. Może będzie już. Jeszcze trochę. To mało. Ja już w pionie stoi, to już będzie. No to nie, jak będzie za głęboko przód, to ja sobie dam lekko do góry, ale nie będzie tak obsypywało. No. Bo to szata tego będzie. Może stanąć lepiej będzie. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj mamy dzień kolejny. Jak wczoraj mogliście zauważyć, próbowaliśmy z tatą troszeczkę uratować naszą marchewkę tymi puszkami, którymi oborujemy ziemniaki. Wjechaliśmy tutaj w tą marchewkę i po pierwsze troszeczkę zruszyliśmy ten chwast, który
w marchewce pozostał. I teraz już w miarę jakoś to się prezentuje, te rządki jakoś tam wyglądają i jakoś to ma ręce i nogi. Jak widać, tej marchewki nie jest zbyt dużo, dlatego zdecydowaliśmy, że troszeczkę przesiejemy sobie tą marchew, biorąc pod uwagę to, że to jest marchew, która będzie dosyć duża. Mianowicie jest to marchew w farach F1 z firmy Bejo, także akurat ta odmiana marchwi jest naprawdę w sporych rozmiarów, dlatego też jak gdyby nie jest zbyt późno na to, aby ją wysiać, bo my nie musimy czekać do tego momentu, aż będzie ona naprawdę wielka, bo jak będzie ona też nieco mniejsza, to też będzie spoko. No i co? I trzeba będzie przesiać dzisiaj tą marchew, bo co? No bo to tak nie może być, panie kochany, no. Tak nie może być. Trzeba coś tam trzeba jeszcze ratować, bo no bo co? Bo pole jest, więc nie ma co tego pola jakby zostawiać na pusto prawie, że. No i taka to jest robota. No mam nadzieję, że teraz już ta gleba jest na tyle zmoczona, na tyle ona jest tutaj wilgotna, że już mi tych nasion stąd nie powywiewa. No ale cóż, no życie. W tym roku jakiś taki w ogóle dziwna jest ta pogoda. Strasznie dużo deszczu, strasznie dużo wilgoci, mało ciepła, dosyć niska temperatura. Taka w ogóle całkowita odmienność, jeśli chodzi o lata, które były poprzedzające, nie? Jeśli chodzi o wysiew marchwi w naszym gospodarstwie, to praktycznie co roku ten wysiew jest identyczny, także to nie jest tak, że jakoś w tym roku przykombinowaliśmy i ten wysiew był jakiś inny, dlatego ta marchewka po prostu nam, że część nam jej wywiało, a część jak gdyby zarosła zielem i jest tak jak jest. Nie, jeśli chodzi o wysiew marchwi, to zawsze ten wysiew był praktycznie taki sam i nie wiem, czemu tak się stało w tym roku. Znaczy wiem to, że na pewno wiatr mi tutaj pomógł i tą marchew mi tutaj wywiał z tego pola. To na pewno jest bardziej pewne. Ale jeszcze kwestia jest taka, że jest dużo ziela, z którym nie mogliśmy sobie poradzić. I to też przytłumiło naszą marchewkę. No ale cóż, no życie. Ja i tak uważam, że ludzie mają gorsze problemy i mają dużo większe straty, jeśli chodzi o jakieś tam plony, które mieli wysiane w tym roku. Także u nas, biorąc pod uwagę ten areał, który my tutaj mamy, tej marchewki, to naprawdę to jest niezbyt duża strata. To jeszcze jakieś ziemniaki mi się przypałętały. O, zobaczcie, jakie mam ziemniaczki. Prawdopodobnie to jest gala. I coś już takiego tutaj na krzaku mi się pojawia. Także myślę, że chyba nie ma lipy. Zobaczymy tutaj jeszcze, co rośnie, bo tutaj i tak trzeba będzie wyrwać. Część to na pewno się urywa. O kurde, a ten to spory już jest. Zobaczcie, jaki ładny ziemniaczek. W następnym odcinku pokażę wam, przejdziemy się do ziemniaków i pokażę wam takie krzaki, lepsze na pewno od tych, które mam. Wykopiemy sobie w ogóle rządek i sprawdzimy, ile ziemniaków i jak te ziemniaki wyglądają i co z tego w tym roku będzie. Część naszych ziemniaków pływa sobie w wodzie elegancko. Nie mogłem tam wjechać nawet ciągnikiem. Jest wszystko zalane. Nie jest tego dużo, ale no część sobie pływa. Póki co, jak patrzę na krzaki, to nic im się nie dzieje. Nie wiem, czy ziemniaki są odporne, jeśli chodzi o tak dużą wilgotność. Nie mam pojęcia.
ale wydaje mi się, że nic tam się nie dzieje w tych ziemniakach, póki co, oczywiście. No szkoda, że dzisiaj popadało jeszcze z rańca, bo miałem taką cichą nadzieję, że w najbliższych dniach ta woda stamtąd po prostu jakoś wsiąknie w tą glebę, ale okazuje się, że no jak tak codziennie nam trochę tam dopaduje po troszeczkę, to z tamtej wody jest praktycznie taki sam cały czas.